Witajcie. Dzisiaj mam dla Was recenzję mobilnego głośnika marki Jabra. Jest to ten oto model. Został w całości wykonany z plastiku, ale jest to dobry stop. Cała konstrukcja jest dobrze spasowana, mocna i na pewno wytrzyma nie jeden upadek. U dołu znajdziemy coś a la to powierzchnię trapera w bucie zimowym. W praktyce działa to znakomicie, ponieważ sprzęt się nie przesuwa. Tutaj również znajdziemy kabel jacka, który można w każdej chwili użyć, a także wygodnie schować, aby nie przeszkadzał w późniejszej eksploatacji sprzętu. Tutaj z przodu znajdziemy trzy głośniki. Z tyłu jest głośnik basowy. U góry znajdziemy klawisze funkcyjne do regulacji głośności oraz sprawdzenia poziomu baterii. Battery full. Tu mamy oto dwie diody, która się uruchamia razem battery full z baterią. Tu jest Bluetooth. Tu mamy włącznik oraz wykrywanie sprzętu, aby był dostępny dla innych urządzeń, należy tą oto regulację do góry i przytrzymać chwilę. Mamy jeszcze wejście jack oraz mikro USB. Za pomocą tego wejścia ładujemy sprzęt. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to musicie sami usłyszeć, ale według mnie jest bardzo dobrze. Dźwięk jest wyraźny, a czysty, chociaż przy różnych gatunkach muzycznych brzmi inaczej. Teraz zmienimy trochę muzyki. Urządzenie jest obecnie sparowane z tym oto sprzętem. Za chwilę włączę maksymalną skalę. Blat w stolikach chodzi razem z głośnikiem. People all around the world. Oh la 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 la. Jak usłyszeliście na własne uszy, jest moc. Podsumowując, głośnik to kosztuje 550 zł. Na pewno nie jest to tania cena, ale według mnie jest to optymalny koszt. W zamian otrzymujemy solidny sprzęt o dużej mocy, z Bluetooth, sparowanie za pomocą NFC, wystarczy smartfona to położyć w tym miejscu, a parowanie odbywa się automatycznie. Sama bateria wytrzymuje naprawdę 8 godzin. Cały wieczór, całą noc spokojnie nam wytrzyma. Szczerze polecam.